Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Panie Ministrze. 22 maja 2013 roku Komisja Infrastruktury przyjęła sprawozdanie o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze, druk nr 1220. Dokładne omówienie przed chwilą słyszeliśmy z ust pani sprawozdawcy Magdaleny Gąsior-Marek. Projekt ustawy zniesie konieczność tłumaczenia przez przewoźników lotniczych dokumentacji technicznej i operacyjnej z języka angielskiego na język polski, a także dopuszczenie możliwości zawierania przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego porozumień międzynarodowych z organami władzy lotniczych innego państwa w języku angielskim. Świadectwo uprawiające do pracy personel pokładowy statku powietrznego wydawane będą przez przewoźnika lotniczego i przekazane prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Mając na uwadze, że projekt wypełnia oczekiwania przewoźników lotniczych, Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za przyjęciem sprawozdania zawartego w druku nr 1404. Dziękuję.